Oglądacie to? Ja tak, kocham tak bardzo Disney Channel. Czemu Alex jest z Masonem, a nie Dinem? No cóż, prawdopodobnie nie tak zapamiętaliście czarodziejów z Waverly Place. Ja też ich tak nie zapamiętałem, zwłaszcza tego ojca rodziny tutaj, tego gościa, który wygląda troszeczkę podejrzanie, mam wrażenie. Trochę jak Karol Kraczyk na sterydach. Dzisiaj cofniemy się w czasie do lat 2007-2012. Zobaczymy sobie, co wtedy bawiło. O kurde, tutaj ten frajer jest, ja go pamiętam. Co wtedy bawiło ludzi, co wtedy się działo w internecie. Mamy tutaj, Jezus, zobaczcie, to jest fajne rzeczy. Komiksy, Pet Party, GTA San Andreas, jakiś memy tutaj, o tutaj coś niedobrego chłopiec robi. Disney XD, Madagaskar, boom, Snake, moi drodzy, masa kontentu. Sprawdźmy sobie, co się działo w tamtych czasach. Zobaczmy, ile rzeczy pamiętacie. Prawdopodobnie w tamtych latach jeszcze się nie urodziliście, ale zobaczymy, zobaczymy. Gra już ktoś to, ja mam 11 level i XP na dzikach. Metin 2, jaki klasyk, mocił panie, ale on sobie zagrał. Zbierał ktoś w tamtych latach Gormiti. Co to jest? To jest Gormiti, tak? To pewnie z jakiejś bajki, możecie napisać. Jakiś pan Skorpion tu jest, no nie, tego nie zbierałem, ale widzę, że tutaj chłopy w komentarzach nie są, mają kolekcję. Każdy z nas kiedyś miał taki karton, miał po prostu jakieś masę klocków Lego i takich innych jakichś figurek. Każdy to miał, ja na przykład miałem cały taki wielki wór samochodzików i prawdopodobnie one teraz byłyby coś warte, ale wyrzuciłem je wszystkie, bo mi kazali. Patrzcie, co za płytę DVD dostałem, mega jest ta bajka. Łomnie ta bajka wygląda, nie wiem co to jest. I w szkole mieliśmy dyskotekę, najpierw wszyscy siedzieli pod ścianą, ale później było super. Ej, czajcie w ogóle, że jesteście sobie dzieciakiem, nie? I ktoś zrobił wam w ogóle random zdjęcie, nawet nie wiecie o tym zdjęciu i jakieś 15 lat później, przypuśćmy, to zdjęcie widnieje na jakiejś grupce facebookowej z roleplayem w roku 2007. To trzeba mieć pecha i szczęście zarazem, tak mi się wydaje. Kto nie miał takich dyskotek? Ten frajer. Każdy miał takie dyskoteki. Pamiętam je bardzo dobrze, było tam dużo się wtedy działo, tańczyli wszyscy, na pewno nie ja. Kiedy następny odcinek? Kogo najbardziej lubicie? Co jest z tym gościem nie tak? Czemu on ma taki... No nieważne. Zobaczcie, jakie fajne breloczki dostałem z gumą. Co to jest? Ło, to jest Orbit! To są Orbit, takie rzeczy, co w reklamach były kiedyś, co tam pozbyć się tam kamienia na zębach czy coś, nie? I tą kawę proponowali ludziom. No i tutaj mamy Bakusia, Morelową Wysepkę i versus Biszkoptową Pustynię. Są dwa teamy. Osobiście, no Morele. Biszkopty są takie nawet dobre, ale mi się zawsze kojarzą z takimi chorobami, że zawsze jak był chory, to dostawał biszkoptową pustynię na lekarstwo. Ale Morelowa Wysepka była super. A czy wiecie, że jak odczytacie Mars od tyłu, to wyjdzie wam... Sram? A to dobre, Maciek, dobre, dobre. A czy wiecie, że jak przeczytacie... To wyjdzie wam coś ciekawego? Ej, w ogóle ile ty seriali, nie? Ja muszę kiedyś sobie w ogóle, teraz mamy koronę i siedzimy w chatach, muszę sobie kiedyś odświeżyć to wszystko. Jakieś tutaj, patrzcie, tutaj byli czarodzieje, tutaj mamy w ogóle jakieś tajemnice domu Anubisa. To pamiętam jak wszędzie mgłę, wiem, że to było takie troszeczkę bardziej takie tajemnicze, na Nickelodeon to chyba leciało zawsze wieczorem. Tutaj mamy na przykład Hannah Montanę. Hannah Montanę jakoś za bardzo nigdy nie lubiłem, tak szczerze, akurat ten hype mnie minął. Tu mamy pana czekoladkę, zgani kotku co mam w środku, flaki. Tutaj mamy Minecrafta. O, Minecraft, Floating Island Survival, Bremu i Maciek ten GNTP, blablabla. To jest chyba odcinek, nie wiem czy wy to kojarzycie. Ten odcinek, ten pierwszy odcinek z okienkiem, albo w drugim było okienko, ale chyba w tym. To są odcinki, które najczęściej oglądałem, w sensie jak wiecie, jakieś tam chuśka i tak dalej. No obejrzysz się raz tego Minecrafta i się zostawia. Tak to i Ant Farmo od Madzi, no to się oglądało wiele razy, bo to jest tak śmieszny content. Kurde, Bremu, nagrywaj takie fajne filmy jak kiedyś, prosimy. Hej, też macie swojego smoczusia? Ja mam fioletowego i jego jajko zamienia się w łóżko, też chcę mieszkać w jajku, hej. O, droga koleżanko. Ja mam swojego smoczusia, tylko jest rozjebany. Po 24 godzinach, 2009, reklama TV, samolot, łódź, samochód, nar. Ten jak wygląda, jaki ulany klopsik, kurde wele. W co najbardziej lubicie się bawić? Bo nasza klasa zawsze na przerwie bawi się w berka zamrażanego, a czasami chowanego, tylko na boisku nie ma za dużo kryjów. Berek zawsze było coś, co było to nawet spoko, ale nienawidziłem, w sensie zawsze byłem najwolniejszym z teamu, że tak powiem i zawsze wiecie, tam jak ja sobie biegałem, to byłem najsłabszym ogniwem i zawsze w sumie łapali mnie na koniec, bo zawsze było tak, że się kogoś łapało i potem ta osoba też goniła, więc mnie się nie opłacało łapać, bo i tak nikogo bym nie złapał. Taka smutna historia grubasa w sumie, ale no berek nawet spoko, chociaż na przerwie, no nie wiem co było najlepsze na przerwie. No chyba berek był najlepszy. Zawsze się kończyła lekcja, wiecie. I wszyscy, kurde, szarża do przodu, nie? Chyba, że przerwa obiadowa, wtedy wszyscy szarże na obiad. Ale tak to zawsze wszyscy biegli na tego berka i potem wracali. Generalnie to wyglądało jak takie stado wybiegające. Byliście już w parku dinozaurów, my jedziemy z klasą. Strasznie chcę zostać paleontologiem, jak będę duża, bo chcę znaleźć największego dinozaura na świecie. Największy dinozaur na świecie to leży pod schodami pod moją klatką. Mamy tutaj jakiegoś wielkiego dinozaura. Ale wielki dinozaur. Ej, kurde, ale sobie pojechał w ogóle do jakiegoś parku. W ogóle na jakąś wycieczkę. Co to za dziewczynka? Kurde, chciałem pojechać na jakąś wycieczkę. Nawet nie, że do parku jurajskiego, ale wiecie, taką wycieczkę, taką starą wycieczkę. Bo te nowe wycieczki, których nie miałem w technikum, to są słabe wycieczki, nie? Ale
ale takie jak mieliście na przykład 8-9 lat, jeździliście takie wycieczki czy z aparacikiem swoim z komunii i kurde, przytrzymało się zdjęcie, to był taki pokrzał totalny, jakieś zdjęcia pamiątkowe. Może on coś wrzucę teraz, jakieś zdjęcie pamiątkowe z tego czasu, ale nie wiem czy znajdę. Jezu, jaki fajny ten teleturniej. Bang, dobrze, bardzo dobry gust, panie. Awantura o kasę. Boże świętek, ja to uwielbiałem. Chyba to był najlepszy teleturniej. Będzie napisać w tą drogą, czy oglądaliście jakieś teleturnieje, bo w sumie mnie to ciekawi, ponieważ no, myślę, że awantura na kasę była top 1, potem była familiada ewentualnie. W sumie tak na równi była familiada z tym. A cała reszta była gdzieś tam dalej, nie? Jeszcze była fajna gra w ciemno, pamiętam. Jeszcze było coś takiego, że się skrzynki wybierało, coś takiego. Nie wiem, to też było spoko. Strasznie fajne stare teleturnieje. Teraz takich kurde nie robią. Kiedyś to było, ale kiedyś było. Podobno większości ludziom na Facebooku to nie działa. Co to jest? Znak mniejszości, nawias, to i to emotka. Połącz te znaki, zobacz, czy tobie działa. Sprawdźmy. Pyk, 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 pyk. Działa! Ło, pan pingwin, zajebiście. Poprosiłam babcię coś słodkiego i dała mi żelki. Fu, niedobre. To było zajebiste, co ty gadasz, Boże święty. Pyszne są, dobrze, dobrze, Kuba Milkus. Bardzo dobrze, jazda z kurki. Nigdy ich nie jadłam, ulubione, pychotka. No, bardzo dobre gusty tym, którzy mają, ale jak można mówić, że to jest ble, to jest super. To jest naprawdę dobre. Kiedyś w ogóle moja babcia miała sklep, tam miała zawsze takie rzeczy, właśnie jakieś takie galaretki i tak dalej. Były takie na przykład naszyjniki, na tych naszyjnikach były cukierki, to było spoko. Znaczy naszyjniki, zegarki. Był taki jeden wielki zegarek wyświetlacz i to też był cukierek, to było zajebiste. Zawsze były średnie, ale jak nie było nic innego, to się jadło. O, to akurat prawda, to nie było akurat dobre. Zwłaszcza jak leżało parę dni tutaj. W komentarzu wpisz 7 i zaraz co się stanie. U, jakaś ładna pani tutaj przepisuj. No oczywiście mi nie działa. Pierwszy rugierek przy maczuga. Kurde, bele maczuga, bym sobie zjadł maczugę. Oglądaliście to już? To jest super, najbardziej lubię smoka wawelskiego. A wy co to jest? Ja to kojarzę skądś, Boże święty, to są takie złe wspomnienia dzieciństwa. To leciało chyba na jakiejś wieczorynce, kiedy nie było nic fajnego, wiecie. Człowiek sobie siedzi, ma tam 6 czy tam 5 lat, chce Smurfa obejrzeć i wyskakuje mu takie coś, nie? Jakiś kurde Papa Luigi. I kurde Robert Einstein tutaj jakiś, Jezus Maria. Galactic Football, zawsze na GTX-ie? Aha, na GTX-ie, zawsze leciało coś takiego, że byli Jonas, było Jonas, taka bajka taka była, znaczy serial to był animowany, nie był animowany, Boże święty, to był serial po prostu z aktorami, prawdziwymi aktorami, swoją drogą, Jonas istnieją. Potem byli Wojownicze Żółwie Ninja i problem był z tym, że zawsze się na to czekało, bo to było dosyć późno, a tutaj leciało Galactic Football przed tym i zawsze czekałem, aż to się skończy. Potem jak byłem starszy, to samo było tylko z pingwinami z Madagaskaru i z SpongeBobem, tylko tam leciał Avatar. Ale Galactic Football nigdy tego nie lubiłem i zawsze mnie wkurzało, bo leciało w momencie, kiedy czekałem na najlepsze seriale na świecie. O właśnie, mamo mogę złotówkę za lody, to jest to! Jezus Maria, najlepsze było smaku coli, kurde. Zrobiłam sama kwiatuszka. Mamy jakąś zabawkę. Kurde, były takie mody, pamiętam, ale szkoda, że byłem chłopcem w tamtych czasach. Bo spryskierdzi podkładka do układania w zestawie, mamy jakieś takie bąbelki. Kurde, zawsze były fajne zabawki. Pamiętam, przy szkole była taka sytuacja, że była pani Wandzia, to się ona nazywała, i była pani... nasza była pani, nie wiem, jak ona miała na imię, chyba Ola, czy jakoś tak. I zawsze na przykład były kuchenki i tam się wrzucało jedzenie i... lalki do tych kuchenek i zawsze chciałem się w to bawić, nie? Bo zawsze mnie to jarało strasznie, a ja nigdy nie lubiłem samochodów i zawsze chłopacy bawili się w samochody, dziewczynki bawili się w kuchenkę. I problem był z tym, że no, nie lubiłem tych samochodów i chciałem się bawić razem z dziewczynami w kuchenkę, nie? No bo mnie zawsze interesowała kuchnia, lubiłem gotować, mimo że nigdy tego talentu za bardzo nie miałem. No i pani Ola zawsze zabraniała mi gotować i mówiła, baw się samochodami, frajerze. Ja mówię, nie, pani Olu, ja chcę tutaj kuchenkę. Chcę ugotować kurczaka sobie fikcyjnego, bo jestem głodny, jestem grubasem. No i generalnie zawsze był ten problem i była pani Wandzia. I pani Wandzia czasami była na zastępstwie. I pani Wandzia była kozakiem totalnym, bo ona pozwalała się bawić w tę kuchenkę. A czasami nawet razem z nami się bawiła i to było super. I jakby takie przedszkolanki to jest to, co się szanuje. Pani Bandzia, pozdrawiamy. Zawsze panią szanowałem. Ja to lubię najbardziej zwykłe cebulowe, a wy czekoladowe są niedobre. Co to jest? Czekoladowe chipsy, Boże święty. Miam, pierścionki, lizaki. Czy wam mama też daje te super musujące witaminy? Super są. Sanostol. Jezus Maria, ten ludzik wygląda jakby wcale nie był zdrowy. Wy pamiętam, takie było pudełko z lekami i tam takie słoniki były takie malutkie i się je jadło i to były niby leki. Czy tylko ja to jadłem? O, idę robić ciasta, Boże święty. Jezus Maria, to było tak dobre. Się zawsze grało, kiedy nie było innych gier. Bo to jest, było takie tworzenie takich glutków. I pasjans był. Jezus Maria, to jest tak dobre. Ej, zagramy sobie to kiedyś, co? Na jakimś streamku czy coś. W ogóle kopalnia chipsów, zapraszam serdecznie. Są streamy codziennie, nie? Daily streamy do końca roku robimy z chłopakami. Zagramy sobie to kiedyś tam. I se Hugo siedzi. A co się pani tak trzęsie? To pani. Jest jakaś reklama. Ananas wyszedł z puszki. Ta? A za co siedział? Podobno śmietanę ubił. Produkty z Biedronki. Ej, to były dobre reklamy.
Tak bez kapy, nie? Tak całkowicie bez kapy. Jako osoba, która ukończyła kierunek technik organizacji reklamy, stwierdzam, że to były dobre reklamy. Jakby porównajcie sobie te reklamy do na przykład tych reklam, które są teraz, w których to jest sobie rodzina przy stole i mówią: uuu, Teraflu to najlepsza na kaszę dla całej rodziny. Uuu, dzięki soku Caprio każdy weekend jest zajebisty, pijemy sobie tutaj piciu. No nie wiem, no te reklamy były lepsze, są bardziej ambitne. Tak samo te wszystkie reklamy z Głodkiem od Danio. Były reklamy z parówkami, które uciekały z garnka. Jakby to były dobre reklamy, jakby ja takie reklamy szanuję, takie reklamy róbcie, drodzy producenci reklam. O, GTA San Andreas. Matko Przenajświętsza, ostatni raz kupowałem kurczaka w Tesco. Całe szczęście, że fala uderzeniowa powstała na skutek mojego srania, nie wyrwała z zawiasów drzwi od wychodka. To mi się tego kojarzy jak... Człowiek był chory i nie szedł do szkoły, nie? I był chory i nie szedł do szkoły i sobie siedział w domu sam. I zawsze oglądałem jakieś takie filmy z GTA San Andreas i takie inne głupoty, miał bardzo dużo czasu wolnego. Generalnie tęsknię za tym, teraz myślę, że tego nie ma, mimo że wciąż jest tak, że no teraz mamy koronę, nie? I ludzie nie chodzą do szkoły i zazwyczaj są sami w domu. To nie jest ten sam klimat, jakby moim zdaniem najlepszym klimatem jest to, jak wiecie, macie szkołę, przypuśćmy, w poniedziałek, i w niedzielę się bardzo źle czujecie, przypuśćmy macie gorączkę, nie, coś tam, umieracie sobie i mówicie, dobra, znaczy wy nie mówicie, nie, bo jesteście mali. Wasza mama mówi, dobra, zostajecie 3 dni w domu, a potem się zobaczy, nie, na przykład. I w poniedziałek rano się budzicie i jesteście zdrowi. Zawsze tak było. I w poniedziałek rano jesteście kozakami totalnymi, bo sobie siadacie do kompa, kurde, odpalacie się Grand Theft Auto, klucucha puszczacie i oglądacie. I to jest to. I to jest to. O to chodzi w życiu. Twój telefon 2008, kiedy dzwoniła do ciebie mama. Mama dzwoni. Tu? Mama dzwoni. Trochę cringe'owa. I to by było na tyle. Pierwsze przygody w świecie, udajemy, że jest 2007-2012. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, no to mam nadzieję, że tak, no bo będzie więcej odcinków tego typu, bo to się dobrze nagrywa. Ja mam mnóstwo pomysłów, są inne grupki, chcę to ciągnąć dalej. No cóż, zostawcie kciuka, zapraszam serdecznie na Instagrama, na Discorda. Na Discordzie są, no tam jest w sumie wszystko teraz na Discordzie, na Instagramie dosyć mało rzeczy. Do subskrypcji, no i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. Zapraszam też na kopalnię chipsów, link do Twitcha jest też w opisie, możecie sobie tam kliknąć, zobaczyć. Codziennie wieczorem jest streamek, więc zapraszam, enjoy życie, skurwy.